Osielską. Witam serdecznie, Patrycja Frąckowska, zapraszam na przegląd tygodnia. Pobiegane zaliczone, maraton gdański. Drugi tydzień zmagań w rowerowej stolicy Polski za nami. Dzień dziecka w gminie Osielsko. Półkolonie w gminie Osielsko. Doniesienia sportowe, pogoda na tydzień. Zapraszamy. Gmina Osielsko. Powiedzieć, że bieganie to ulubiona aktywność fizyczna Urzędu Gminy Osielsko, to jak nic nie powiedzieć. Po raz kolejny reprezentowaliśmy naszą gminę, wystawiając całkiem liczną drużynę. Tym razem wsparli nas radny Rady Gminy Osielsko Janusz Jedliński, Jakub Nic, Aleksa Motylska, Małgorzata Dukińska. Pokonaliśmy maraton gdański. Dziękujemy GOSiR Osielsko za wsparcie, dzięki któremu mogliśmy wziąć udział w tej imprezie. Gmina Osielsko. Po dwóch tygodniach jeżdżenia w ogólnej klasyfikacji na pierwszym miejscu Nowa Sól, na drugim Biała Podlaska, na trzecim Gniezno. Metropolia Bydgoszcz na miejscu dziewiątym. W samej metropolii bez większych zmian. Na miejscu pierwszym Bydgoszcz, na drugim gmina Osielsko, na trzecim gmina Białe Błota. Wydaje się, że puchar najbardziej rowerowej gminy w metropolii Bydgoszcz jest niezagrożony i ponownie trafi do mieszkańców gminy Osielsko. Jak wygląda ranking szkół na tą chwilę? Na pierwszym miejscu Szkoła Podstawowa Żołędowo, 25 800 km i to do nich trafiłoby dzisiaj 3000 zł. Na drugim Szkoła Podstawowa w Dobrczu, 12 000 km i do nich trafiłoby 2000 zł. Na trzecim Szkoła Podstawowa w Łochowie, 7600 km i do nich trafiłoby 1000 zł. Na tą chwilę jeszcze każda szkoła ma szansę. Zachęcamy wszystkie do wspólnej zabawy i podjęcia rywalizacji. Jak wygląda klasyfikacja indywidualna w naszej gminie? Na pierwszym miejscu Jakub Nic. Już ma 1600 km. Wszyscy się zastanawiają, czy w tym roku przekroczy magiczną liczbę 4000. Jakub, jeśli nie ty, to kto? Na drugiej pozycji 4 rowery, bractwo rowerowe, 1200 km. To druga osoba, która przekroczyła już 1000 km. Na trzecim Grzegorz Golis z 990 km zbliża się do 1000. Tuż za nim Piotr Ziółkowski, dalej dobrze nam znany Janusz Wacki, który na pewno będzie walczył o podium. Pamiętajmy, że jest to przede wszystkim zabawa, do której zapraszamy każdego mieszkańca. Nieważne, czy przyjedziesz 5 czy 1000 km. Zainstaluj aplikację Aktywne Miasta, wybierz Metropolię Bydgoszcz i Gminę Osielską. Dodaj się do grupy i baw się razem z nami. Gmina Osielsko. W zeszłym tygodniu nasze świetlice w Maksymilianowie i Bożenkowie przygotowały Dzień Dziecka dla najmłodszych mieszkańców. Była magia, były śpiewy, była świetna zabawa. Relacje z tych imprez przygotowane przez naszych instruktorów świetlic znajdziecie na Facebooku GOK Osielsko. Gmina Osielsko. Ruszają zapisy na półkolonie w gminie Osielsko. Półkolonie organizuje GOK Osielsko w dniach od 5 do 9 lipca. Zapisy ruszają od 15 czerwca od godziny 9 pod numerem 885 884 618. Zapraszamy. Gmina Osielsko. Doniesienia sportowe. Największą imprezą ubiegłego tygodnia były otwarte Mistrzostwa Gminy Osielsko w kolarstwie górskim. To jest druga edycja w ramach otwartych Mistrzostw Gminy Osielsko na terenie Nadleśnictwa Żołędowo. Gminę Osielsko w każdej kategorii wiekowej reprezentowali rowerzyści z klubu sportowego N-Bike Academy. Od 10-latków, bo można powiedzieć 100-latków, to nas cieszy, że każdy mógł znaleźć dla siebie kategorię i przede wszystkim poznać nasze niesamowite tutaj trasy rowerowe. W zawodach brało udział około 200 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. Czy N-Bike Academy będzie organizować kolejne zawody? W tej chwili zawody raczej nie. Nie planowaliśmy, bo to się wiąże zawsze z budżetem, ale zapraszam we wrześniu na rajd rowerowy, który rokrocznie organizujemy dla mieszkańców gminy Osielsko. Po to relacje z zawodów znajdziecie na Facebooku N-Bike Academy. Gmina Osielsko. Mimo deszczowej pogody rozegrano w sobotę w Osielsku turniej eliminacyjny strefy B Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, będącej jednocześnie Mistrzostwami Polski do lat 15. Baron z Wrocław, Dęby Osielsko 29-13, Demony Miejska Górka, Baron z Wrocław 5-20, Dęby Osielsko, Demony Miejska Górka 13-25. Wrocławska młodzież zdominowała turniej, wygrywając oba mecze przed czasem wskutek wysokiej przewagi. Dęby Osielsko przegrały również drugie spotkanie z Demonami i tym samym pożegnali się z awansem do półfinału. Gmina Osielsko. Wyniki spotkań piłkarskich.
Seniorzy A-klasy przegrywają na wyjeździe 4-3 z Wisłą Gruczną. Seniorzy B-klasy przegrywają u siebie 2-4 z Strażak Przechową. Spójna Białe Błota pokonuje nasze dziewczyny w Żołędowie 2-3. Juniorzy starsi remisują na wyjeździe 2-2 ze Stalą Grudziądz. Zwycięstwo zanotowali Młodzicy Młodsi, wygrywając 1-3 na wyjeździe z Wiktoria Koronowa. Orliki starsze rozegrały jeden z dwóch turniejów kończących sezon, notując jeden remis i dwa zwycięstwa. Podobnie jak Orliki, do końca sezonu mają jeszcze do rozegrania dwa turnieje. Żaki starsze, które z Janikowa przywiozły 3 zwycięstwa. Gratulujemy zawodnikom i trenerom. Gmina Osielsko. Wyniki spotkań speedrowerowych. Drużynowy Puchar Polski nasze speedrowerzystki rozpoczęły pewnym zwycięstwem. Finał Pucharu Polski Młodzików w Żołędowie po walce do ostatniego biegu też był nasz. W finale drużynowego Pucharu Polski kadeci zajęli 2 miejsce. ULKS Mustang Żołędowo zwyciężył we Wrocławiu Speedboot Szarżą 2 Wrocław 87-64. Gratulujemy zawodnikom i trenerom. Gmina Osielsko. Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w pływaniu za nami. Zawody odbyły się na nowym bydgoskim basenie Astoria. Na sportowe otwarcie tego obiektu przyjechało 600 zawodników z całego kraju. Piranie w składzie Nina Andryszak, Michał Smal, Kacper Antończyk, Krzysztof Litzpon i Hubert Hałas-Agatowski zdobyły łącznie 15 medali, 4 złote, 8 srebrnych i 3 brązowe. Oraz uzyskali mnóstwo wartościowych wyników. Ogromne gratulacje! Gmina Osielsko. Najbliższy tydzień ciepły, od 7 w nocy do 33 w dzień. Zachęcamy szkoły w naszej gminie o włączenie się do rywalizacji o rowerową stolicę Polski. Przypominamy, że pierwsza szkoła wygrywa 3000 zł, druga 2000, a trzecia 1000. Przed nami jeszcze 3 tygodnie kręcenia, więc wszystko może się zdarzyć. Do zobaczenia na ścieżkach rowerowych.